Dzień dobry Państwu. A dziś w kluczowym temacie ważne tematy dotyczące 14. emerytury, porad dla Polaków pracujących w Niemczech. Będzie też o pieniądzach na dobry start. No i kończącym się już powoli, bo we wrześniu, bo nie turystycznym. A Państwa i moim gościem jest dyrektor pierwszego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, Dobrochna Bubnowska. Dzień dobry, Pani Dyrektor. Dzień dobry. Zacznijmy może od właśnie Polaków, osób pracujących w Niemczech, bo ich tutaj no, nie brakuje ze względów na nasze. Usytuowanie w Wielkopolski. Od tych osób, które będą mogły uzyskać poradnictwo polsko-niemieckie, by z niego skorzystać, już można się zapisywać, prawda? Tak jest. Dni poradnictwa polsko-niemieckiego organizujemy 13, 14 i 15 września w godzinach od 8.30 do 16.00. Zapisy trwają do 9 września w godzinach od 8.00 do 15.00. Bardzo ważna informacja, żeby skorzystać z tych dni poradnictwa, należy właśnie zapisać się na określony dzień i określoną godzinę, dlatego że tutaj bardzo dbamy o to, żeby eksperci, i, e, zarówno polscy, jak i niemieccy. No właśnie, kogo się udało zaprosić, bo to też. E, ważne, właśnie, to prawda, zaraz prawda? powiemy, mm -hmm. żeby ci eksperci mogli e, jakby w spokoju e, poświęcić e, klientom czas e, i e, każdego z tych umówionych klientów e, obsłużyć. E, Dni poradnictwa odbywają się we współpracy zakładu z e, instytucją niemiecką ubezpieczeniową Deutsche Rentenversicherung Bund. I e, stamtąd właśnie przyjeżdża czterech ekspertów. E, z Polski będzie też czterech ekspertów, którzy świetnie znają kwestie uprawnień do świadczeń, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, w tym oczywiście niemieckich. To jakie kwestie będzie można tam wyjaśnić? O co dopytywać? Przede wszystkim te porady są adresowane dla dosyć szerokiego okręgu osób, dlatego że to może dotyczyć zarówno osoby, która już pobiera emeryturę, rentę lub jakieś inne świadczenie, na przykład polskie albo niemieckie mhm. i chciałaby zapytać o to, czy jest możliwość uwzględnienia w wypłacie tego świadczenia jakichś innych okresów przebytych w innym kraju, na przykład europejskim, niemieckim, ale też europejskim, albo może to dotyczyć osób, które dopiero planują przejście na emeryturę i mają w. W czasie swojego ubezpieczenia okresy pracy, na przykład zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Ze względu na to położenie geograficzne przypuszczam i, i, i nasze relacje też z zachodnimi sąsiadami, przypuszczam, że takich osób jest sporo, tak? Tak, osób jest sporo i bardzo nam właśnie zależy na tym, żeby dotrzeć z tą informacją do jak największej grupy osób zainteresowanych, dlatego że takie dni poradnictwa odbywają się e, takie właśnie stacjonarne, e, z możliwością kontaktu zarówno z pracownikiem ZUS-u, jak i niemieckiej instytucji ubezpieczenia odbywają się dwa razy w roku, więc jakby warto skorzystać, zaplanować i zarówno oczywiście zapraszamy osoby mieszkające w Polsce jak i Polaków na przykład mieszkających na terenie Niemiec, ale na przykład jeżeli będą przebywać w tym czasie w Polsce, w odwiedzinach, na wakacjach, też oczywiście mogą z takich porad skorzystać. Albo nie mają jeszcze wyjaśnionych tych kwestii albo dopiero one przed nimi. Prawda? Albo dopiero przed nimi można po prostu taki moment zarezerwować i skorzystać z tych Porad. Bardzo fajne jest to, że właśnie y, można skorzystać w jednym miejscu z porad obu instytucji. Mówimy o Polakach pracujących w Niemczech, więc można wnosić, że raczej y, posługują się językiem niemieckim, no ale nie zawsze być może na tyle doskonale, zwłaszcza w tych kwestiach takich y, dokumentacyjnych, y, nazwijmy Aha. to. Y, więc rozumiem, że tam będzie też możliwe skorzystanie z pomocy tłumacza i tak, tak dalej. Jest, tak jest. Y, każdorazowo, y, jeżeli będzie taka potrzeba, y, będziemy mieli zapewnionych tłumaczy. Dni poradnictwa emerytalno rentowego dla osób, proszę Państwa, właśnie pracujących w Niemczech, no i tych wszystkich innych aspektów, o których Pani tutaj dyrektor przed chwilą wspomniała, od 13 do 15 września, tylko ta jedna drobna, ale ważna uwaga, no, że teraz już należy się po prostu zapisać. Żeby tak jest. Skorzystać z tej eee, mogę Państwu tutaj szybciutko podać adres mailowy, z którego można skorzystać, żeby się zapisać. Bardzo proste, poradnictwo maupa.zus.pl, albo numer telefonu 791 140 671. To może tyle, jeśli chodzi o ten temat, ale korzystając z obecności pani dyrektor w studiu, jeszcze chciałem poruszyć kilka innych. Otóż to też bardzo ważne, bo wczoraj ruszyła, czy przedwczoraj właściwie, ruszyła wypłata 14 emerytury. Jak to jest zorganizowane? No pytam, bo warto przy tej okazji. Przypominać seniorom na przykład to, że nie muszą wypełniać żadnych wniosków, prawda? Tak jest. Wypłata świadczenia jest realizowana z urzędu. Wypłata jest razem z emeryturą, rentą lub innym świadczeniem, które ktoś otrzymuje z zakładu ubezpieczeń społecznych. Kwota netto pełnej czternastki to 1217,98 zł, czyli to jest ta kwota na rękę. To dostanie Taką kwotę dostanie ponad 7 milionów osób w, całej, w całym kraju, tak? tak? Jest, mhm. przy czym obowiązuje tutaj zasada tak zwanej złotówki za złotówkę, czyli pełną kwotę otrzymują osoby, których świadczenie nie przekracza kwoty 2900 brutto. Powyżej tej kwoty to świadczenie jest jakby proporcjonalnie umniejszane świadczenia nie otrzymają te osoby, których emerytury, renty są powyżej 4200 zł brutto, mm -hmm. bo o tym też trzeba powiedzieć. Czy pierwsze pieniądze już poszły na konta tak emerytów? Tak jest, pierwsze mhm. kwoty już zostały przelane dla osób, które pobierają świadczenia 25 danego miesiąca. Kolejne wypłaty mamy 1, 6, 5, przepraszam, 5, 6, 10, 15 i 20 września. No tak, ile osób jest uprawnionych? To jest

Pora, w skali kraju uprawnionych w ogóle jest 9 milionów osób. 9 milionów przy, czym, mhm. przy czym ponad 8 milionów osób otrzymuje świadczenia ZUS-u, bo tu jeszcze też mówimy o osobach, które pobierają świadczenia np. mundurowe z innych organów rentowych. Mhm. tak? Oczywiście im też przysługuje to, ta czternastka, ale ona jest wypłacana wtedy przez te właściwe organy. I troszkę w innych terminach, tak? W, e, tak, więc tak. Tutaj w terminach, też... tak, w terminach, które te organy ustalają. E, czyli z jednej strony informacja taka, żeby się nie niepokoić. Jeśli jeszcze nie, emeryt nie otrzymał, bo to nie, tak. nie wszyscy w tym w samym czasie w dostają. W była pierwsza wypłata dla osób, które mają mm -hmm. termin 25, natomiast wie, reszta wypłat jest we wrześniowych terminach płatności. No właśnie, to jest ważna wiadomość. I druga, chyba jeszcze ważniejsza, bo już słyszeliśmy o jakichś próbach e, mata, oszustw, żeby e, tutaj uwrażliwić emerytów e, na to, że nie trzeba żadnych wniosków składać. Jak ktoś przyjdzie, to, to nie, nie musimy składać tak, Nie z tej, otwieramy drzwi z i nie, nie jest potrzebna absolutnie żadna nasza ingerencja. No właśnie, to, to bardzo ważna informacja i kolejny temat pani dyrektor. Otóż w przyszłym tygodniu mamy rozpoczęcie roku nowego roku szkolnego. ZUS zajmuje się też wypłatą świadczeń na program tak zwany dobry start. Warto o tym trochę przy, wspomnieć, przypomnieć kto może o takie świadczenie się ubiegać i na jakich zasadach. To już jest druga edycja tego programu. Pierwsza była w zeszłym roku. To oświadczenie przysługuje na dzieci do ukończenia 20 roku życia, a jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, do, 20, do ukończenia 24 roku życia. Wnioski składamy w okresie od 1 lipca do 30 listopada, a wypłat, złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje nam wypłatę w terminie najpóźniej do 30 września. Mhm. Z danych, które mamy aktualnych, w Wielkopolsce wpłynęło 200, już ponad 273 tysiące wniosków, ale jeszcze z pewnością spora grupa osób nie złożyła wniosków. Z zeszłorocznego doświadczenia wiemy, że część rodziców składała wnioski dopiero we wrześniu. I oczywiście. Czyli po wakacjach tak. można powiedzieć, że i wakacji Tak, to zaczyna jest się jak najbardziej możliwe. Tym, natomiast, mhm. natomiast wtedy ta wypłata już niekoniecznie musi być we wrześniu, bo może być w październiku. Ale to nie jest tak, że nam ucieknie, tak? że nie, nie, pieniądze nie, nie, nie. są, czekają. Tak, jest. są do pobrania. To jest tylko i wyłącznie kwestia złożenia wniosku. Przypominam, że wnioski składa się tylko tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem platformy PUE. Wskazuje się numer konta, ponieważ wypłata świadczenia jest tylko i wyłącznie na, kon, na numer rachunku bankowego. Mhm. I w zasadzie kreator tego wniosku na PUE poprowadzi nas krok po kroku, jak ten wniosek wypełnić. Jest naprawdę bardzo intuicyjny bardzo prosty. Dla tych, którzy pobierają 500+, plus też na dziecko, rozumiem, że ta sytuacja jest zdecydowanie łatwiejsza, tak? Tak jest. No, jakby najważniejsze to, żeby posiadać profil na półę, ponieważ to nam umożliwia złożenie zarówno wniosku o 300 plus, jak i właśnie o 500 Czy trzeba pani dyrektor wykazywać się później jakimiś nie wiem, fakturami, że wydaliśmy celowo te pieniądze? Nie, absolutnie nie. Składamy tam tylko i wyłącznie oświadczenie, że jesteśmy rodzicem dziecka uprawnionego i to w zupełności wystarczy. Czy jest jakaś różnica? Chociaż nie, tutaj nie ma dobry start, jeśli chodzi o dzieci z jakimś grupą inwalictwa to tutaj to nie to dotyczy bonu turystycznego, jeśli dobrze pamiętam, prawda? Tak. Wy... Mhm. Mhm. To, to może właśnie, bo nie wiem, czy jeśli chodzi o dobry start, to chyba te najważniejsze informacje podaliśmy. Proszę Państwa, jeszcze można cały tak, czas zachęcamy do składania wniosków. ubiegać o tą wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł. No i jeszcze jeden ważny bardzo temat dotyczący bonu turystycznego, który jak się okazuje no, obowiązuje nas do 30 września. Czy można jeszcze. W ogóle składać wniosek o to świadczenie. E jak najbardziej można jeszcze korzystać z tego bonu. I kto e, przede wszystkim może się ubiegać o. To? to To świadczenie przysługuje dla dzieci urodzonych do końca 2021 roku, uprawnionych właśnie do 500 plus albo doświadczenia wychowawczego. E, wysokość to jest 500 zł na dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością to jest 1000 zł. No właśnie, to jest ten. E, tak. I tutaj jakby obowiązuje ten sam mechanizm, czyli składamy wnioski tylko i wyłącznie elektronicznie, chociaż w zasadzie tutaj trudno mówić o wniosku. Ten wniosek, a raczej ten bon jest już jakby zaimplementowany na koncie, półę tej osoby, która to konto mm -hmm. ma i w przypadku właśnie tych osób w zasadzie de facto należy tylko pobrać. E, tak, pobrać odhaczyć. po prostu ten bon. Mm -hmm. Otrzymujemy wtedy kod, który przekazujemy w miejscu, gdzie chcemy z tego bonu skorzystać. Przypominam, że można go wybrać korzystać u organizatorów zarejestrowanych na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest tych jest tych organizatorów naprawdę cała Rzesza. Nie ma absolutnie problemu w tym, żeby w ten sposób te środki wydać. Albo na pobyt w jakimś miejscu, albo też na przykład na skorzystanie z różnych atrakcji dla dzieci, bo, bo to też, też, tak jest, bo to też hmm. jest ważne. tak? Czyli jakieś parki rozrywki i tak dalej. I A tak jaki, dalej. jakim do tej pory cieszył się zainteresowaniem? Bon bo Turystyczny Wielkopolski? W Dosyć dużym, chociaż z informacji, które mamy, wynika, że jeszcze bardzo duża grupa osób nie wykorzystała tej możliwości, także zachęcamy został miesiąc w zasadzie. Ważny jest moment, w którym pobierzemy ten bon, ponieważ płatności możemy dokonać nawet po 30 września, ale jakby ważna jest data, kiedy aktywujemy ten bon, a to można zrobić do 30 września. Czy wystarczy samo aktywowanie, czy trzeba też zakupić już usługę nawet powiedzmy tam na czy na styczeń, czy na jesień, czy na Płatność zimę. może być później. Może być później, czyli tak. wystarczy Aktywacja po prostu aktywować. do 30 września. To jest bardzo ważna wiadomość, proszę Państwa. Z danych, które ja znalazłem, to jest do tej pory liczba bonów to jest ponad 431 tysięcy, a aktywowanych, proszę Państwa, uwaga, 369 tysięcy, nieco ponad. No więc jeszcze, faktycznie jeszcze tak, parę jeszcze. osób warto przypomnieć, że mają do pobrania tę kwotę. Tak jest, zwłaszcza dla osób, które planują na przykład właśnie we wrześniu czy na początku października wyjazdy, jest to po prostu idealny moment, żeby tego bonus Mamy jeszcze minutkę, więc możemy na koniec przypomnieć o tym, od, od czego rozpoczęliśmy, czyli o poradach polsko Dni, dniach poradnictwa polsko-niemieckiego w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Ono będzie miało miejsce nie w zakładzie przy Dąbrowskiego, tylko na Starołęce w Poznaniu. E, nie, tak? w inspektoracie na ulicy Fabrycznej A, 27 przez 28. Tam będzie zorganizowane miejsce. Wyodrębnimy osobną salę obsługi klienta, która będzie. W tych trzech dniach przeznaczona tylko i wyłącznie dla obsługi tych spraw. I gdyby jacyś wielkopolanie chcieli skorzystać, to przypomnę jeszcze na koniec numer telefonu 791-340-671, albo jeszcze lepiej, jak pani dyrektor tutaj proponowała, można też zgłaszać swoje zainteresowanie na adres mailowy poradnictwo małpazus.pl tak jest. tak jest. Bardzo dziękuję. Gościem programu była dyrektor pierwszego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Poznań Dobrochna Bubnowska. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za chwilę dalszy ciąg Radioranka z Marcinem Rzyskim, a ja zapraszam Państwa jeszcze dzisiaj na wielkopolskie popołudnie z Radiem Poznań, w którym między innymi debata o tym, co dzieje się ostatnio w Poznaniu. No choćby ostatnia wiadomość o rzadziej kursujących autobusach od 1 września, no będzie też o pewnym zapracowanym człowieku, dla którego do Polski. I specjalnie na wywiad przylecieli dziennikarze New York Timesa. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i do usłyszenia.